Mija godzina 10:15, a to oznacza, że zaczynamy Krypto Czwartek. Ze mną jest Arkadiusz Jóźwiak. Arku, witam cię serdecznie. Wcześniej wspominałem o tym, że listopad to taki trochę był dla nas roller coaster, jeżeli chodzi o kryptowaluty i o kurs Bitcoina. No ale w praktyce, cóż możemy powiedzieć, zaczynaliśmy, pamiętam, od 34 tysięcy z kawałkiem i zastanawialiśmy się, kiedy i jak dobije do 35, kiedy będzie ten poziom sprawdzany. Kończymy miesiąc z kursem przekraczającym 37 tysięcy dolarów, co jest dobrą informacją dla miłośników Bitcoina. Zgadza się, jest to dobra informacja. Zjednoczonych w pierwszej połowie tego miesiąca, chodzi o dane gospodarcze. Natomiast też jak spojrzymy sobie na Bitcoina, to dość pozytywnie wypadła jego reakcja na wszystko to, co działo się wokół giełdy Binance. Przypomnijmy, że dyrektor generalny największej giełdy kryptowalut na świecie ustąpił ze stanowiska. Na samą giełdę zostały nałożone gigantyczne kary grzywny, sumarycznie opiewające na kwotę przekraczającą 7 bilionów dolarów. I o ile Binance Coin spadł, no to Bitcoin radzi sobie całkiem dobrze. Spadał przez jedną sesję, a później odrobił całe te straty i utrzymuje się w rejonie blisko 38 tysięcy dolarów, więc patrząc na Bitcoina z tej perspektywy, no to wygląda na to, że nie straszne mu zawirowania wokół największej giełdy kryptowalut na świecie, a to bez wątpienia odbierać możemy jako pozytywny sygnał wskazujący na dość optymistyczne nastroje inwestorów, jeżeli chodzi o przyszłość i Bitcoina, i też wielu innych kryptowalut, więc póki co myślę, że to co najgorsze chyba już mamy za sobą. Zresztą jak zerkniemy sobie na Bitcoina, to zobaczymy, że trend na wzrostowy został zmieniony już w marcu, w połowie marca bieżącego roku, więc to jest bez wątpienia rzecz pozytywna. Pozytywnym jest to, że inflacja w Stanach spada, pozytywnym jest to, w sensie dla rynku kryptowalut, że sytuacja na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych nieco się pogorszyła, bo to zwiększyło oczekiwania, że Rezerwa Federalna szybciej będzie decydować się na ewentualne obniżki stóp procentowych. Na ten moment wyceny. No, przypomnijmy, że jeszcze mniej więcej miesiąc temu uważano, iż Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, więc to jest pozytywna informacja. Oczywiście druga połowa listopada na rynku kryptowalut przebiegała spokojniej niż pierwsza, ale to nie jest żadna nowość. Bardzo często tak jest, że druga połowa miesiąca przebiega nieco spokojniej, jeżeli na rynku kryptowalut wewnętrznie nie wydarzy się nic istotnego. Dlatego, że z punktu widzenia tych czynników takich gospodarczych, najważniejsze w tym przypadku są po pierwsze decyzje monetarne, choć one w tym momencie zeszły nieco na dalszy plan, dlatego że Rezerwa Federalna nie będzie przez kolejnych kilka miesięcy prawdopodobnie zmieniać poziomu stóp procentowych, więc same posiedzenia nie są tak kluczowe. Będą miały zapewne większy wpływ na rynek kryptowalut za kilka miesięcy, kiedy rzeczywiście Rezerwa Federalna rozpocznie cykl luzowania. Natomiast na ten moment największa uwaga skupia się wokół danych dotyczących kondycji rynku pracy i danych dotyczących inflacji konsumenckiej, bo to od nich zależeć będzie to, kiedy ewentualnie Fed zdecyduje się obniżać stopy procentowe. Dane z rynku pracy poznajemy zwykle w pierwszy piątek miesiąca, czyli już na samym początku danego miesiąca, a dane o inflacji poznajemy w jego połowie, więc druga połowa pod względem publikacji najważniejszych raportów jest już tutaj zdecydowanie spokojniejsza, bo takie dane jak wzrost gospodarczy czy inflacja producencka, wskaźniki PMI, to już nie ma aż tak dużego wpływu, przynajmniej nie na rynek kryptowalut, więc te najważniejsze czynniki, najważniejsze dane publikowane są właśnie w pierwszej połowie. Z tego też tytułu druga połowa zwykle na rynku kryptowalut, druga połowa każdego miesiąca przebiega nieco spokojniej. No i w związku z tym, że listopad powoli dobiega końca, przed nami zaraz grudzień, no to można oczekiwać, że ta nieco większa zmienność znowu na rynku się pojawi, bo z początkiem grudnia poznamy kolejny raport z rynku pracy. Chwilę później, w połowie miesiąca, poznamy kolejne dane dotyczące inflacji konsumenckiej. No i biorąc pod uwagę, że wydarzenia wokół giełdy Binance nie przyczyniły się do jakiegoś wielkiego załamania, ani nawet większej korekty na notowaniach Bitcoina, no bo mieliśmy tak naprawdę jedną
jednosesyjny spadek, który trwał dokładnie jeden dzień. Bitcoin usuwał się wówczas o 4,5%, po czym kolejnego dnia to wszystko zostało odrobione. No to patrząc na perspektywy w przyszłość dotyczące Bitcoina, one naprawdę są dość optymistyczne. Oczywiście z takiego stricte technicznego punktu widzenia kluczowe byłoby tutaj wybicie najlepiej powyżej granicy 38 tysięcy dolarów. To jest opór, który testowany był już kiedyś i opór, który testowany jest od kilkunastu dni. Widzimy, że Bitcoin ma dość spore trudności z tym, żeby trwale wybić powyżej tego pułapu. Natomiast to, co warto także dostrzec, to to, że reakcje podażowe, które pojawiały się w okolicy tego oporu, za każdym razem miały przełożenie na mniejsze spadki. Czyli przy pierwszym razie Bitcoin spadał z poziomu powiedzmy 38 do 35 tysięcy dolarów. Za drugim razem spadł do nieco poniżej 36 tysięcy dolarów, a ostatnio zatrzymał się tylko trochę poniżej 37 tysięcy dolarów. Więc ta presja podażowa, ona powoli zaczyna słabnąć. Oczywiście to nie oznacza, że my tu i teraz już możemy wykluczyć całkowicie ryzyko wystąpienia korekty, bo ta korekta nieco głębsza spadkowa może oczywiście się pojawić. Nie stałoby się nic nadzwyczajnie negatywnego, gdyby Bitcoin na przykład osunął się w kierunku 34 500 dolarów, czy nawet gdyby spadł do 31 500 dolarów, to z czysto technicznego punktu widzenia nie zmieniłoby to panującego trendu wzrostowego, ani nie musiałoby przełożyć się na jakąś wielką, paniczną wyprzedaż. Póki co sytuacja wygląda dobrze, nawet jeżeli na rynku pojawi się jakaś korekta, a ta może wystąpić, bo no, najbliższe wsparcie wyznacza nam linia tendencji wzrostowej. Bardzo ładnie na Bitcoinie widzimy ją z punktu widzenia interwału 4-godzinnego. Ona wypada obecnie nieco poniżej 37 tysięcy dolarów, dokładnie 36 600, czyli powiedzmy 1100 dolarów poniżej aktualnego pułapu cenowego. Natomiast myślę, że to jest tylko pewien przystanek, pewne spowolnienie, po zakończeniu którego Bitcoin wróci na ścieżkę wzrostów. Na ścieżkę wzrostów zapewne za jakiś czas wrócą też inne kryptowaluty, choć te oczywiście wykazywały w ostatnich dniach nieco większe zmienności, co oznacza, że być może doświadczymy tutaj jeszcze jakiegoś pogłębienia rajdu spadkowego. Natomiast w ogólnym rozrachunku nawet takie Ethereum utrzymuje się w trendzie bocznym. Co prawda jest to tendencja bardzo szeroka, bo wyznaczamy ją od poziomu nieco ponad 1900 do poziomu ponad 2100 dolarów, więc całkiem spory zakres, no ale mimo wszystko Ethereum nie osunęło się nawet w rejon 1860 dolarów. Do tej pory to nie nastąpiło i też warto zwrócić uwagę, że konsolidacje, przynajmniej ze stricte technicznego punktu widzenia, uznawane są za formacje korekcyjne, bo rynek statystycznie częściej niż rzadziej wybija z nich w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Więc patrząc na takie Ethereum, zauważymy bardzo ładny rejs wzrostowy, po którym rynek na przestrzeni ostatnich kilku tygodni się ustabilizował. Jeżeli przyjąć, że jest to klasyczna konsolidacja, no to statystyka przemawia, iż mamy większe szanse na wybicie górą, a wybicie górą oznaczałoby wyjście ponad granicę 2150 dolarów, co też skutkowałoby tym, że Ethereum znalazłoby się na najwyższym poziomie od maja ubiegłego roku, a to mogłoby znaleźć swoje przełożenie na dalszy rejs wzrostowy, czy to w kierunku 2350, czy dalej nawet 3500-3600 dolarów. Więc póki co sytuacja na rynku kryptowalut wygląda dobrze. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądał grudzień na tym rynku, bo listopad, grudzień są zwykle dość istotnymi miesiącami dla rynku kryptowalut, a przyszły rok myślę, że tak jak ten w przypadku Bitcoina, w przypadku Ethereum był bardzo dobry, to przyszły w mojej ocenie będzie jeszcze lepszy i to zdecydowanie lepszy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie bieżącej sytuacji na rynku kryptowalut obecnie. Ja za dziś oczywiście Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, że kolejne podsumowanie już w następny czwartek, oczywiście punktualnie o godzinie 10:15 i bardzo serdecznie na ten program zapraszam.